Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcoring i zapraszam Was na film, w którym omówimy sobie najważniejsze dla nas graczy wrześniowe premiery. Zapraszam. Gra pozwala nam się wcielić w zawodnika lub zawodniczkę drużyny tytułowego Quidditcha, czyli uwielbianej przez czarodziejów fikcyjnej dyscypliny sportowej, znanej z cyklu książek i filmów o Harrym Potterze. Tytuł pozwala nam wybrać, na jakiej pozycji zagramy. Możemy więc objąć rolę szukającego, pałkarza, obrońcy lub ścigającego. Celem ścigających jest przerzucenie piłki przez jedną z obręczy należących do drużyny przeciwnika, w czym stara się przeszkodzić obrońca. Zadaniem pałkarzy jest obrona członków własnej drużyny przed atakującymi ich zaczarowanymi piłkami, zwanymi tłuczkami. Szukający zajmuje się zaś wypatrywaniem i pogonią za maleńką piłeczką zwaną zniczem, pochwycenie której kończy mecz. W grze wracamy do malezyjskiego miasta i pierwszych lat XXI wieku. Bohaterką gry jest Ting, 5-letnia dziewczyna o chińskich korzeniach, a gra ukazuje 5 lat z ich życia. Dziecko nie tylko musi sobie poradzić z typowymi problemami dorastania, lecz także z nadnaturalną mocą, która powoli budzi się w niej z pomocą dwóch duchów. Te chętnie służą jej pomocą, ale mają też własne cele i ich wsparcie nie zawsze ułatwia Ting życie. Wbrew temu, co sugeruje grafika przypominająca papierowe wycinanki, gra nie stroni od poważniejszych tematów i niepokojącego klimatu. Ting musi uporać się z problemami rodzinnymi, a w centrum całej historii zdaje się tkwić nawiedzony dom. W grze Astro Bot akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Podczas rozgrywki wcielamy się w tytułowego robota, którego poszukiwania zaginionych członków załogi prowadzą przez ponad 80 poziomów rozrzuconych po 6 galaktykach. W trakcie przygody nasz podopieczny zwiedza m.in. takie lokacje jak bujne lasy, piaszczyste plaże oraz wulkaniczne pustkowia, ale też bardziej wymyślne miejsca pokroju olbrzymiej klepsydry. Przemierzając je, robot skacze po platformach oraz omija liczne pułapki i przeszkody terenowe, a od czasu do czasu może też zasiąść za sterami swojego statku, Dual Speedera. Poza tym często przychodzi mu mierzyć się z przeciwnikami, których na pokonanie czeka tu ponad 70 rodzajów. Wśród nich prym wiodą potężni bossowie, strzegący wyjść z poszczególnych galaktyk. Oprócz standardowych etapów na odwiedzenie czekają poziomy, w których możemy poddać próbie swe zdolności i refleks. A skoro o umiejętnościach mowa, Astro zyskał ponad 15 nowych, które przygotowano w taki sposób, by wykorzystywały możliwości DualSense'a.
Wydarzenia oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Solą rozgrywki są dynamiczne i brutalne starcia z hordami przeciwników, podczas których zamiast ukrywać się za zasłonami, przemy przed siebie z okrzykiem bojowym na ustach. Tabuny wrogów eliminujemy, robiąc użytek z szerokiego wachlarza narzędzi mordu, wśród których prym wiedzie futurystyczna broń palna na czele z potężnym karabinem maszynowym. Choć świetnie sprawdza się ona w sytuacjach, gdy trzymamy wrogów na dystans, to kiedy znajdujemy się blisko adwersarzy, lepszym wyjściem jest sięgnięcie po ikoniczną hybrydę miecza oraz piły łańcuchowej. Można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer. Dla graczy preferujących samotną zabawę przygotowano kampanię fabularną, w której przemierzamy klimatyczne lokacje oraz między innymi bierzemy udział w bitwach na wielką skalę. Oprócz tego na sprawdzenie czeka kampania kooperacyjna dla maksymalnie 3 osób, a także tryby PvP, w których o zwycięstwo walczą 2 6-osobowe drużyny. Akcję obserwujemy z lotu ptaka. W grze czekają na odwiedzenie różnorodne lokacje, wśród których znajdziemy zarówno niewielkie osady, jak i antyczne ruiny. Przez jedne wędrujemy pieszo, z kolei inne pokonujemy na pokładzie łódki. Protagonista posiada magiczną laskę, która lewituje wokół niego, oświetlając najbliższe otoczenie, stanowiąc nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu licznych zagadek środowiskowych lub zapewniając mu ochronę przed rozmaitymi niebezpieczeństwami. Wśród tych ostatnich znajdziemy zarówno rozmaite pułapki, jak i przeciwników, którym bohater musi stawić czoła w dynamicznych starciach. Głównym elementem rozgrywki są ekspedycje, podczas których szukamy przede wszystkim żywności i innych zapasów. Zgromadzone zasoby pozwalają nam nie tylko przetrwać kolejną noc w obozie, lecz również służą nam do tworzenia rozmaitych przedmiotów, które mogą okazać się przydatne w trakcie kolejnych wypraw. Przemierzając mroźną dolinę, napotykamy licznych kultystów i niebezpieczne monstra. Z przeciwnikami radzimy sobie na rozmaite sposoby. Każdy z nich posiada słabe punkty, których odkrycie jest kluczem do wyjścia cało z opresji. Kiedy wszystko inne zawodzi, możemy spróbować bronić się przy pomocy topora, jednak najczęściej przypomina to porywanie się z motyką na słońce. Należy przy tym pamiętać, że każde traumatyczne wydarzenie pozostawia trwały ślad w umyśle protagonisty, co z czasem może zacząć przynosić negatywne konsekwencje. Oprócz przydatnych zasobów, a także cennych informacji podczas wypraw znajdujemy innych ocalałych, którzy po trafieniu do naszego obozu mogą być wysłani na misje poszukiwawcze. Musimy jednak o nich dbać, gdyż wraz z kurczącymi się zapasami spadają ich morale, a co za tym idzie, ich przydatność czy lojalność wobec nas. Zremasterowana wersja kultowej przygodówki Point and Click. W grze wcielamy się w George'a Stobarta, który w towarzystwie dziennikarki Nicole podąża śladem sekretu tytułowego zakonu. Rozgrywka nie odbiega zbytnio od schematu, na którym zbudowana jest większość przedstawicieli gatunku. W jej trakcie przemierzamy różnorodne lokacje i prowadzimy rozmowy z napotykanymi postaciami, w ten sposób wchodząc w posiadanie cennych informacji i wskazówek. Ponadto ważną rolę odgrywają tu zagadki polegające na poszukiwaniu określonych przedmiotów i wykorzystywaniu ich w konkretny sposób oraz wchodzenie w interakcje z elementami otoczenia. Na tle pierwowzoru tytuł wyróżnia się za sprawą gruntownie odświeżonej oprawy audiowizualnej. Autorzy narysowali od podstaw tła, przygotowali nowe animacje, a także podbili maksymalną rozdzielczość do 4K. Ponadto odświeżono warstwę dźwiękową na czele z kwestiami dialogowymi.
Gra przenosi nas do miasta Milton, a dokładnie do kompleksu apartamentowców Clover Hill, którego goście giną bez śladu. Niekiedy ich poszatkowane ciała są znajdowane w różnych zakamarkach. W trakcie rozgrywki wcielamy się w detektywa, który próbuje rozwikłać zagadkę tych makabrycznych zbrodni, starając się dowiedzieć, czy nie mają one związku ze śmiercią jego żony, Jamie. W toku śledztwa umysł protagonisty i jego umiejętności przetrwania zostaną wystawione na ciężką próbę, gdyż w Clover Hills Apartments granica pomiędzy światem fizycznym i alternatywnymi rzeczywistościami ulega zatarciu, a niebezpieczeństwo w postaci agresywnych stworów czai się na każdym kroku. Gra wiernie odtwarza fabułę pierwowzoru. Opowieść toczy się w krainie stworzonej za pomocą magicznego pędzla przez czarnoksiężnika, jako dom dla zapomnianych postaci Disneya. Do niedawna miejsce to było przyjazne i pełne życia, ale uległo to zmianie, gdy myszka Mickey, bawiąc się zaczarowanym pędzlem, doprowadza do uszkodzenia obrazu krainy, przeobrażając ją w postapokaliptyczne pustkowia kontrolowane przez potwora znanego jako Shadow Blood. Akcja gry zaczyna się jakiś czas później, gdy wspomniane monstrum porywa myszkę Mickey do swojego królestwa. Tam bohater musi nie tylko zmierzyć się z Shadow Bloodem, ale również ze spaczonymi wersjami klasycznych postaci Disneya, w tym pierwszym bohaterem tej wytwórni, czyli królikiem Oswaldem. W porównaniu z pierwowzorem z 2010 roku autorzy wersji Rebrushed wyraźnie odświeżyli oprawę graficzną. Ponadto dodali kilka nowych ataków do repertuaru ruchów głównego bohatera. Zremasterowana wersja kultowej strategii turowej, w której prowadzimy do boju tytułowe robaki. Pracując nad Worms Armageddon Anniversary Edition, autorzy pochylili się nie tylko nad zawartością tego projektu, lecz również nad jego oprawą graficzną. Całość przystosowano do panoramicznych rozdzielczości oraz wzbogacono m.in. o różnorodne filtry. Na uwagę zasługuje również sterowanie, które zoptymalizowano pod kątem kontrolerów, a także nowy system zapisu stanu rozgrywki. Many moons had passed since the worms went to war. Onwards and upwards, bigger weapons than before. Boggy B took cover, he shivered on patrol. The arms race crazy, simply way out of control. Then came the nuke and the disease tumbling down. If the bug didn't get you, you'd probably drowned. But the worms battled on, through hunger and pain. Living to fight, just a victor again. And now it's the curtain call, the final onslaught. No better bullet could you possibly have bought. But spare a thought for Boggy, and with it his friend. So fight with their honor, and fight until the end. I wydaje mi się, że to są najważniejsze tytuły września. Zobaczymy, co przyniesie kolejny miesiąc. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!